Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kamila Radwańska. Ja jestem kołkiem. Ja przyszłam tutaj do Was, żebyście mnie wysłuchali, ponieważ ja chcę Wam dać pozytywną energię, pozytywne emocje. Chcę Was nauczyć, jak powinniśmy żyć, jak sobie radzić z emocjami, jak zrobić to, żebyśmy mieli na wszystko czas, żeby po prostu się nie zaplątać. Chcę Wam pokazać świetną metodę karteczkową, żebyście sobie zapisywali. No i chcę Wam dać dużo ciepła i po prostu pozytywnego myślenia, bo w tych czasach widzę, że bardzo dużo z Was cierpi na przeróżne choroby i ja chcę, żebyście byli ze mną i żebyście po prostu wysłuchali moich rad. Weź ta kurwa ten wazon z tymi kwiatami, bo ja mówiłam, żeby mi tutaj nie przeszkadzało, jakieś badyle mi tu nad nosem kuźwa latają, weź ta to no! Kwiatków żeśta tutaj nas nosili, a co ja jestem kurwa Maja w ogrodzie? Czy ja tutaj prowadzę program z coachem? No, żeby mi to był ostatni raz, kawę mi przynieś do cholery jasnej. Tak! Bez cukru i bez mleka! Przysianie, że relaktozy ani białej śmierci! Boże, ta produkcja! Kochani, zaraz zaczniemy nagrywać. Tutaj z produkcji chcesz mi te kwiatuszki, ale bądźmy dla siebie mili, bo to jest najważniejsze. Moi drodzy, ja jestem laureatem wielu książek. Napisałam m.in. książkę Suche majtki na dnie morza, Siedmiu zabitych walczy o życie, Zabili go i uciekł, Mokra woda oraz Dzikie harce na fujarce. Także ja naprawdę piszę wiele motywujących książek, które na pewno Wam się spodobają. Bardzo śmieszna jest ta książka właśnie Suche majtki na dnie morza. Wyobrażacie sobie taką sytuację i to jest właśnie pozytywne myślenie. Jak mogą być suche majtki na dnie morza? Oczywiście najważniejsza jest dla mnie metoda karteczkowa, żeby po prostu sobie zapisywać wszystkie myśli na karteczkach. Ja sobie założę okulary. O, przepraszam, takie trochę bezobjawowe te okulary. Wiele osób się mnie pyta, jak ja to robię, że nagrywam filmy, że ćwiczę, że mam czas na męża, na dziecko. Moi drodzy, no cóż mam Wam powiedzieć, no nie jest kurwa łatwo, ale przejdźmy do meridium tego całego. Ja Wam chciałam dzisiaj przywłaszczyć takie różne myśli, które zawsze sobie zapisuję i chciałabym, żebyście naprawdę byli szczęśliwi. Jak nie masz pieniędzy, to je po prostu zarób. To jest super myśl, naprawdę. No nie masz kasy, no to idź do roboty, se zarób, nie? Jak nie masz czasu, to go znajdź, po prostu go znajdź. Ja go znalazłam, prawda? Był za szafą. Jak denerwuje cię szef, po prostu wypierdol mu kopa w ryj. To się naprawdę wszystko zgadza. Miałam jakąś taką sytuację do dzisiaj. Po prostu się do mnie nie odzywa. Bądź uśmiechnięta, jak się uśmiechasz. To jest naprawdę, to jest jeden z moich lepszych cytatów, moi drodzy, ponieważ on oddaje całą mnie. Jak się uśmiechasz, bądź uśmiechnięta. Czyż to nie jest wspaniała myśl? Ja słuchajcie, nawet się nie denerwuję, że mój guzik tutaj się lekko nie dopina, ponieważ ja wtedy sobie myślę o tej pozytywnej stronie tego, że po prostu mam zajebiście wielkie cycki, które niejedna by chciała mieć, nie? A nie to, że ja jestem za gruba, nie? Jeszcze chciałabym Wam tutaj przeczytać, jak Cię zmoczył deszcz, pomyśl, że to łzy szczęścia. To jest najfantastyczniejsze. Po prostu pomyśl sobie, że teraz na ciebie kapie szczęście i po prostu bądź sobą. Moja droga, bądź sobą. Jeżeli nie układa ci się z mężem, jeżeli jesteś wrażliwą osobą i masz natłok obowiązków, dziecko, dom, praca, po prostu usiądź wygodnie w fotelu, kup sobie wino i po prostu pierdolnij sobie to wino na tyle dobrze, tak na hejnał, nie? Jak walniesz tak z gwinta,
to od razu, wiesz, uwolnią ci te złe emocje, nie? I taki stary będzie fajniejszy, nie? Już się będzie tak wkurzał. Ale teraz tak myśląc poważnie, moi drodzy, róbcie karteczki, naprawdę róbcie karteczki, zapisujcie swoje złote myśli, swoje sekrety, czytajcie je codziennie, bierzcie z nimi przykład, chodźcie z nimi do sklepu, chodźcie z nimi do pracy. Na przykład, jeżeli nie pamiętasz, że masz kupić w sklepie mleko, po prostu napisz to na kartce mleko. Jeżeli nie wiedziałaś, że musisz dzisiaj na przykład iść z koszem, napisz dzisiaj idę z koszem. To jest takie łatwe, naprawdę, życie jest naprawdę łatwe, tylko musisz wszystko wziąć w swoje nogi, naprawdę, żeby tobie było łatwiej iść przez życie, tylko załóż wygodne buty, bo jak założysz szpilki, to możesz się wypieprzyć albo wejść w błoto. Dziękuję bardzo, Kamila Radwańska. Dziękuję. Produkcja! Produkcja! Kto mi dał te kwiatki we włosy? Jak ja wyglądam w tych falbanach, jak pipa na cyrklu? Kuźwa, ludzie! Wy się opanujcie, czy ja prowadzę jakiś sklep z filanami, jak ja wyglądam jak Beza? Kto mi zrobił latę? Czy ja prosiłam latę? Do chuja, Wacława, przecież tej pracy się nie da tutaj ogarniać! Robią ze mnie pajaca, gdzie ten stylista? Kto tą kawę robi? Mówiłam bez laktozy! Nie bez kozy, tylko bez laktozy. Tu mnie nikt nie słucha. Zrobili ze mnie pajaca i teraz... Dobry dzień, dobry dzień. Kurwa, będzie dobry. Jak ty sama nie zrobisz, to ty nie będziesz miała dobry.